Siemka, z tej strony Słomiany i witam Was w filmiku informacyjnym, w którym chciałbym powiedzieć o paru rzeczach. Pierwszą z nich jest to, iż podjąłem współpracę z portalem anime24.pl. Jest to dla mnie naprawdę duży krok, duża szansa, ponieważ jak dotąd starałem się swoje filmiki wrzucać na Kampai, Nian It, jednak różnie było z ich popularnością na tamtych portalach. No i pomyślałem sobie, że warto starać się o jakąś współpracę z jakimś portalem. No i udało się właśnie z anime24.pl. No i sprawa kolejna. Studio od G oraz Vaneko zapowiedziały w tym tygodniu wydanie nowych mang. Studio od G zapowiedziało wydanie Giga Tokyo Toy Box. Jest to kontynuacja Tokyo Toy Box z Gunku Seinen. Będę kupował, manga jest według mnie fajna i podoba mi się, więc jednym słowem będę kupował. Vaneko ogłosiło wydanie Puella Magi Madoka Magica The Different Story. Jest to spin-off Puella Magi Madoka Magica. Co do tej mangi nie jestem pewien, czy będę ją kupował. Jeżeli nadal Vaneko będzie wydawało tomy po 160 stron, to nie jestem pewien. Dla mnie jest cena za duża. 20 zł za 160 stron, trochę za dużo. Ale zobaczymy. No i dzisiaj ogłosiło. No i dzisiaj Vaneko ogłosiło Mashikaku Rock, jest to z gatunku Shoujo, oraz Hanato Hoshi, jest to Shoujo Ai. Ja tych dwóch mang na pewno nie będę kupował. Przeczytałem fabułę, nie podobała mi się, nie zachęca mnie do czytania, więc nie. No i tyle w tym filmiku informacyjnym. Jak się podobało, to mile widziano łapka w górę. Dzięki za oglądanie, na razie.